Pierwsza rzecz to jest to, że tu się ja się pojawiłem, ale myślę, że większość zawodników to, żeby spotkać się z kolegami z zespołu. Ja z XXL gram już 5-6 lat, nie pamiętam, i to od początku był temat jedziemy, wynik jest ważny, ale nie najważniejszy. Ważne jest to, żeby się spotkać, a jak ten mecz pokazał, to emocji u niektórych jest aż nadto. Wszystko super, że takie imprezy się odbywają, super, że chce się je organizować. Myślę, że każdy jest ogromnie zadowolony, że może spotkać ludzi z różnych kategorii wiekowych związanych z siatkówką. I tak naprawdę towarzysko to jest chyba najważniejszy element tego spotkania. No nie, jeżeli chodzi o mnie, to na pewno to nie jest kwestia wyrwania się z domu, ponieważ ja przez 8 miesięcy w roku pracuję poza domem. Natomiast myślę, że u niektórych tak, ale u mnie to zdecydowanie chęć właśnie spotkania się z tymi ludźmi, z którymi znam się od bardzo dawna, z tymi ludźmi, z którymi gramy wspólnie tutaj kilka lat, i chyba to dla wszystkich jest najważniejsze. Mój brat jeździł na te turnieje bardzo długi okres czasu. Jego żona zawsze mówiła, no jak, jeszcze ci się coś stanie. Natomiast on był bardzo zawzięty i do momentu, kiedy mógł, to szukał okazji, żeby na ten turniej przyjechać. No nie, dodatek do spotkania. Ja tutaj gram w miejscu rozgrywającego, odbijając palcami, starając się odbijać palcami, więc o siatkówce tutaj jakiejś wielkiej nie mówimy. Ale jeszcze raz powiem to, co przed momentem. Emocje na boisku u niektórych były takie, jak w meczach, kiedy grali w plus lidze. Także ja nie wiem, to dopiero pierwszy mecz.